Dobry Państwo, nazywam się Eugeniusz Romer i zapraszam na układ sił na świecie. Dziś mówimy o rosyjskiej broni, która albo już się znajduje, albo miałaby się znaleźć na orbicie okołoziemskiej. ziemskiej. Więcej o tym mój gość, profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam panie profesorze. Dzień dobry, panie przycisko. Czym może być ta broń, o której jest mowa, szczególnie w amerykańskiej prasie. Niektórzy mówią nawet, że to miałaby być broń nuklearna. Że trudno powiedzieć, czy w ogóle wyniesiono jakąś broń, bo tego nie wiemy. Wiemy, że niedawno odbyło się wyniesienie czegoś wojskowego na orbitę okołoziemską, czegoś, co podobno zaniepokoiło bardzo mocno Amerykanów, biorąc pod uwagę działalność rosyjską i nie tylko rosyjską. Jeżeli rzeczywiście ma to związek z przestrzenią okołoziemską. No to możemy mówić albo o jakiego, jakimś systemie, nie wiem, rozpoznawania, przechwytywania satelit, być może niszczenia, być może zupełnie niczego z tych rzeczy. Trudno, trudno dzisiaj oceniać yy, dokładnie. Szansa na to, że wynosimy jakieś, yy, nie wiem, urządzenia z ładunkami nuklearnymi yy, yy, wydaje się mało prawdopodobna, dlatego że. No zysk z tego wbrew pozorom nie jest taki duży. Poza tym, mamy szereg umów. Także Rosja nie przejmuje się za bardzo umowami, ale mamy jednak szereg umów. Z lat 60., które bardzo, ale to bardzo dokładnie, regulowały zarówno życie broni nuklearnej w przestrzeni kosmicznej, w atmosferze, pod wodą, ze względu na skażenia globu, jak też to jest 63. rok i układ, a drugi układ, jeszcze ważniejszy, z 67 roku, który jest takim początkiem prawa kosmicznego, który dotyczy właśnie. Zasad działania w przestrzeni kosmicznej, e, orbitach okołoziemskich, księżycu i ciałach niebieskich, gdzie rzeczywiście bardzo wyraźnie mówi się o tym, iż e, nie mniej niż tylko w artykule bodajże czwartym, że państwa strony tego całego układu e, formalnie zobowiązują się nie wprowadzać na, na orbitę okołoziemską. Jakichkolwiek obiektów, jakichkolwiek satelitów przenoszących przede wszystkim broń jądrową lub jakiekolwiek inne rodzaje broni masowego rażenia. Tutaj także w przestrzeni całej kosmicznej i na, i na ciałach niebieskich. No tutaj bronią masowego rażenia paradoksalnie wcale nie muszą być jakieś super skomplikowane technologie, dlatego że pamiętajmy, iż kluczem Broni wszelkich orbitalnych jest szybkość i masa, więc odpowiednie pręty kinetycznie mogą razić bardzo mocno. Natomiast broń nuklearna była tym największym problemem. I rzeczywiście, gdybyśmy zakładali, że Rosjanie wynieśli coś, co można użyć de facto jednorazowo, chyba że tam są jakaś głowica, którą można wypuścić. Głowica, prawda, ma eksplodować w określonym miejscu, no ale broń nuklearna na, na Ziemi no to jest fala termiczna, fala uderzeniowa, które skutecznie rażą przeciwnika. W przestrzeni kosmicznej w zasadzie mamy tylko promieniowanie. Promieniowanie, które może zniszczyć tam jakieś satelity no ale też promieniowanie, które dojdzie do górnych warstw atmosfery, a tutaj już swego czasu sprawdzono, jak to działa, między innymi Amerykanie dokonali eksplozji, które wskazały, że te promieniowanie, które nawet nie, nie musi mocno zaszkodzić w, na samej orbicie okołoziemskiej, potem w wyniku wzmocnienia może być czynnikiem bardzo niebezpiecznym, może uszkodzić też bardzo wiele satelitów, ale nie wybiórczo. Wtedy po prostu niszczy wszystko, co trafi, na co trafi, a biorąc pod uwagę orbitę okołoziemską, no to tutaj mamy sytuację taką, że jeżeli by nawet użyć czegoś takiego, co byłoby już złamaniem pogwałceniem tych wszystkich rzeczy, i myślę, że Rosjanie nie chcą tego, bo to jest otwarcie dla wszystkich innych krajów, które mają. Możliwości Właśnie, panie profesorze, bo mówi pan o traktatach międzynarodowych, no, wiemy, że Rosjanie w zeszłym roku wycofali się, czy wstrzymali swoje uczestnictwo w trakcia, traktacie New Start, który dotyczył także głowic nuklearnych, ale z drugiej strony z jakimi reakcjami na arenie międzynarodowej mogłoby spotkać się tego typu działanie, gdyby rzeczywiście umieścili broń masowego rażenia na orbicie, szczególnie wśród takich państw, które no, co najmniej zachowują neutralność wobec Rosji w sprawie ukraińskiej, tak jak Chiny czy, czy Indie. No, to byłby dokładnie taki sam efekt jak próba jakiegokolwiek potencjalnie użycia nawet niewielkiego e, ładunku nuklearnego, nie takiego taktycznego, czy jakiejkolwiek innej formy e, tego typu działań, ponieważ byłoby to złamanie, po pierwsze, tych umów, które są bardzo ważne, bo bardzo wiele krajów je podpisało. E, więc, więc to jest kwestia tego pilnowania tej przestrzeni kosmicznej. Dwa, to byłoby już znowu e, Uruchomienie procedur, nad którym nikt by nie zapanował, bo jakakolwiek, jakiekolwiek wyniesienie e, tego typu broni e, spowodowałoby, że jaki problem byłby przed wyniesieniem tego samego przez wszystkie państwa, które są zdolne wynosić e, satelity. To nie chodzi już tylko o jakieś e, prace, nie wiem, stacje kosmiczne itd. Tak ale każde państwo zdolne wynosić satelity, byłoby pewnie zdolne. Wynieść urządzenie, które w taki czy w inny sposób zawierałoby ładunek nuklearny. Inna sprawa, że małe reaktory nuklearne, które służą do działania satelitom, to nie jest to samo. Więc tutaj te, te regulacje z 1967 roku, no one tutaj no nie są tak doskonałe, bo powstawały wtedy, kiedy powstawały. No ale pamiętajmy, że m, tak naprawdę kiedy mówimy o, o, o zbrojeniu się w kosmosie i całej, e, całej wojnie w przestrzeni kosmicznej, no to mam, mamy szereg możliwości i tutaj o wiele ważniejszym są wszelkiego rodzaju m, satelity, wszelkiego rodzaju e, jednostki, które na przykład używają e, jakichś cząstek wysokoenergetycznych. Mikrofalowych, na przykład, do, do niszczenia e, satelitów, wtedy rzeczywiście można to w miarę ukierunkowany sposób e, uwa, używać i niszczyć. Nie da się zniszczyć sterlingów, no ale pewne satelity wojskowe tak. I właśnie eksperci amerykańscy y, mówią o tym, że to być może właśnie jest tego rodzaju broń, to znaczy broń w jakiś sposób może zasilana nad napędem nuklearnym, natomiast działająca jednak w sposób konwencjonalny. Ja chcę zapytać Panie Profesorze, w jaki sposób, jakie konsekwencje mogą być użycia takiej broni, gdyby satelity zostały zniszczone satelity zachodnie, które bądź odpowiadają za, za działalność cywilną, bądź wojskową. To jest moment, w którym my tak naprawdę uruchamiamy procedury, które zwalniają wszystkie inne państwa. Z przestrzegania zasad, właśnie przede wszystkim tej, tej karty z 1967 roku, która wyraźnie mówiła o tym, że nie będzie żadnych zbrojeń. I tutaj wtedy po prostu chodziło o wszelkie możliwości. To jest kwestia także tego, czy na przykład możemy niszczyć satelity środkami rażenia z Ziemi. Próbowano to już, między innymi Chińczycy coś takiego zrobili. Czy możemy niszczyć satelity w sposób kinetyczny? Też pamiętajmy, że Rosjanie niszczyli swoje własne satelity, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo zacznie się ta wojna wtedy na niszczenie infrastruktury technologicznej w przestrzeni kosmicznej, tylko uszkadzanie tych satelitów, oślepianie ich albo doprowadzanie do, do ich awarii. Będzie też skutkowało jedną rzeczą, niekontrolowanymi trajektoriami lotów. To z kolei może spowodować, że tego typu jednostki mogą albo się zderzyć z innymi, albo jeżeli w jakiś inny sposób doprowadzimy do sytuacji, w której one się rozpadną, zacznie się reakcja łańcuchowa. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju. Satelitów, i jeżeli byśmy doprowadzili do uszkodzenia czy, czy zderzenia się, czy jakiejkolwiek innej formy niekontrolowanego zniszczenia, no to zaczyna się reakcja, która może doprowadzić do wyłączenia wielu, wielu satelitów. Dla wszystkich krajów, a więc no możemy się sami z siebie odciąć od. No właśnie, to co by się w, w, życiu, w życiu powiedzmy szarego człowieka, który codziennie pewnie korzysta też w jakiś sposób z łączności satelitarnej, w jaki sposób to by wpłynęło na nas, gdyby do czegoś takiego doszło, do uszkodzenia satelitów? Znaczy, pierwotnie te uszkodzenia, jeżeli to byłoby uszkodzenie tylko i wyłącznie tymi cząstkami energetycznymi, można je już ślepić. Jeżeli zaczęłyby się ze sobą zderzać. Bo my nie wiemy tak naprawdę, e, jaka mogłaby być e, reakcja w trakcie e, takiego działania. Wiemy, że te satelity, które na przykład e, zniszczyli Rosjanie czy, czy, czy Chińczycy, one rozpadły się na tysiące części i to zagroziło nawet stacji kosmicznej. E, więc e, więc no, tylko, że tutaj mówimy o tym, że m, celowano i zniszczono te jednostki. Tutaj e, jeżeli by te satelity wyrwały się spod kontroli, no to byłby problem dla wszystkich innych. To nie oznacza, że nagle byśmy przestali odbierać telewizję, ale faktem jest, iż nie wiemy, jakie byłyby uszkodzenia, co nastąpiłoby później, które orbity okazałyby się na tyle zanieczyszczone, że nie można byłoby tam wprowadzić swoich następnych satelitów. To, to jest bardzo niebezpieczny moment, ponieważ mamy technologię do zniszczenia. Natomiast kompletnie nie mamy żadnych technologii w stylu jakiegoś takiego kosmicznego odkurzacza, który zacząłby sprzątać to, co się dzieje wokół e, naszej e, kuli ziemskiej, a tam naprawdę jest już e, taka ilość odpadów, która zaczyna przypominać plamy plastiku z oceanów. A czy to jest tak, że inne państwa też posiadają takie technologie, jak Rosja, no, w domniemaniu próbuje właśnie umieścić, czy umieściła na orbicie, Stany Zjednoczone, Chiny, czy też coś takiego mogą już tam mieć? Trudno powiedzieć, naprawdę, bo żadne państwo tym się nie chwali. Bez wątpienia wszystkie państwa od zawsze pracują nad sposobami obezwładniania czy też potencjalnego niszczenia satelitów. No w końcu pomysł Gwiezdnych Wojen za czasów Regana też zakładał właśnie niszczenie przede wszystkim broni Czyli stworzenie takiego parasola ochronnego nad pociskami balistycznymi, które muszą wejść w górne warstwy atmosfery albo nawet jeszcze wyżej, żeby potem uderzyć odpowiednio. No, ale jeżeli możemy zniszczyć to, to możemy zniszczyć także satelity. Więc, więc myślę, że wiele państw może posiadać tego typu umiejętności i one wcale nie muszą dotyczyć. Tego właśnie systemu, który testuje Rosja, jeżeli wierzymy, że Rosja ma teraz broń zdolną do jakiegoś na przykład oślepienia satelity, bo jak mówię, wiele jest sposobów na uderzenie kinetyczne z Ziemi, tylko one już od razu rozbija satelity. Były próby i są koncepcje. Kiedy mówimy o sposobach przechwytywania satelitów, prawda? też były takie. Obawiano się, że systemy wysyłane, powiedzmy, satelity, czy też wysyłane jednostki, które miały naprawiać satelity w ten sposób, że przechwytują, wymieniają coś tam albo sprowadzają niebezpiecznie, no to też mogłoby być użyte do, do niszczenia. Więc ta technologia istnieje, zapewne jest rozwijana. Natomiast. Nigdy w taki sposób nie była. Czy pytanie, czy ona jest używana? Czy, czy Rosjanie wysłali coś, co działa i rzeczywiście jest to w stanie doprowadzić do takiego alarmu? Czy Rosjanie zagrali w bank, wysłali coś, co testują, ale już doprowadziło do. Do no, takiego alarmów federacji, federacji, ze strony Federacji Rosyjskiej w kierunku Stanów Zjednoczonych. No i kluczem jest to, jak reagują Chiny, bo, bo to jest główny gracz, który Chiny, India to są gracze, którzy chcą mieć święty spokój. Aczkolwiek technologicznie też mogliby to robić. Więc cała zabawa polega na tym, że w momencie, w którym ktoś pierwszy oficjalnie złamie te wszystkie za zakazy, te wszystkie zobowiązania, e, uruchomi proces, którego nie wiem, czy da się, e, proces ten da się zatrzymać. I to jest e, chyba najgroźniejsze w tym, e, w tym wszystkim, e, bo zawsze wtedy e, będzie taka chęć jednak m, uderzenia. E, Trudno powiedzieć w co, no bo to y, znowu no, trzeba by wiedzieć, jak działają, czy, czy je się da śledzić, czy y, rzeczywiście to ten potencjalny atak może nastąpić. Bardzo możliwe, że to wszystko jest y, taką próbą y, wywarcia presji y, na Stanach y, Zjednoczonych, natomiast y, technologicznie te rzeczy są do realizacji. To jeszcze pana zapytam w takim razie o fakt, że w ogóle ta sprawa ujrzała światło dzienne. Czy ona ma jakoś też zabarwienie polityczne, jeżeli chodzi o politykę amerykańską? Bo te informacje opublikował kongresman właśnie amerykański republikanin, czyli no, przeciwnik polityczny administracji Joe Bidena, i też wezwał administrację do informowania w, w tych tematach większego informowania społeczeństwa i też aktywności. Pytanie właśnie, czy to polityka zdecydowała o tym, że dowiedzieliśmy się o tej sprawie? Znaczy, polityka na pewno zadecydowała o tym, że nagłośniono. O tym, że jest problem, widać z reakcji administracji, która była zdziwiona, że wypuszczono to, zanim pokazano, jakie potencjalnie mogą być zagrożenia. Nie ućmy się, tu chodzi przede wszystkim o jedno, że w momencie, w którym takie sprawy istnieją, nie zawsze od razu potrzeba nagłośnić to całej opinii publicznej. Nie dlatego, że opinia publiczna ma wiedzieć czy tylko dlatego, że to wpływa na budowanie strachu. E, przypomina się, prawda, gwiezdne wojny z drugiej strony, i zastanawia się e, nad tym, czy, czy, czy znowu Rosjanie wygrywają jakiś wyścig. Więc z punktu widzenia e, m, republikanów, e, w tym momencie takie powiedzenie: musicie informować, bo to jest zagrożenie, wszyscy mają prawo wiedzieć, e, no to jest działanie takie: no musicie się przyznać, że coś wiecie. A jak już pojawi się to w przestrzeni informacyjnej, no to może się to, to wykorzystać, pokazując, że no, administracja demokratów nie potrafi dbać o nasze bezpieczeństwo, a my sobie z tym poradzimy. Więc niestety to jest takie narzędzie. Nie można wykluczyć, że Rosjanie wysyłając satelitę tego typu, nie wiemy co to jest, także chcieli. Czyli, czyli na to, że to jednak zostanie że tak powiem, zauważone. Będzie rezonować jakoś w To Będzie rezonować. Mhm. Panie profesorze, to jeszcze przenieśmy się na koniec na nasze polskie podwórko. Pojawia się informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złapała szpiega rosyjskiego, to był bodajże obywatel Ukrainy, ale planował działalność wywrotową na terenie Wrocławia. Miał podobno planować podpalenie pewnych obiektów położonych wokół infrastruktury krytycznej właśnie we Wrocławiu. Pytanie, jak oceniać to, że właśnie do takiej sytuacji doszło i że też zostało to ujawnione? Czy to często się zdarza? Znaczy, ja bym tutaj uważał, że takie stwierdzenie, że to jest jakiś szpieg i tak dalej, Federacji Rosyjskiej to jest trochę za mocno odpowiedzialne. To jest młotek. Młotek, który służy jeden z setek, może tysięcy młotków, które Rosja, rosyjskie wywiady wojskowe i nie tylko, posiadają. Weszły w ich posiadanie w trakcie kryzysu. Być może część osób była już zawerbowana jeszcze w czasach, kiedy nie było wojny. Reszta zostaje zawerbowana, przebywając na terenie Polski. Obstawiam, że takie same przypadki werbunku mamy we wszystkich innych krajach, gdzie ta Roz, Rozjechała się ta diaspora ukraińska, bo ci ludzie po prostu albo są zastraszani, albo robią to dla pieniędzy. I takie, takie użyteczne narzędzia służać mogą właśnie wywiadowi, albo rzeczywiście do, do, do jakichś akcji dywersyjnych. Za każdym razem zresztą słyszeliśmy o tych, przy tych rozpoznaniach, że były te potencjalne możliwości dywersji. Tutaj Rosjanie. Też wysyłają sygnał do Polski, że, że mają swoje narzędzia. Z drugiej strony, wychwyta, wychwycenie takich osób i przejęcie ich jest sygnałem w stronę Federacji Rosyjskiej, bo obstawiam, że to nie jest tak, że, że nagle jedna osoba przypadkowa, że znowu są jakieś siatki, być może jakieś odpryski wcześniejszych siatek. Więc pokazujemy, że rozpracowujemy, że zdajemy sobie z tego sprawę, że yy, widzimy te kanały werbunku I wiemy, jak to wszystko działa. Jest to jasny sygnał, bo, bo to nazwanie tych osób szpiegami to jest, to jest bardzo mocne. Natomiast zagrożenie ze strony takich osób no jest. To nie jest tylko i wyłącznie te osoby, o których wiem. Pamiętajmy, że wśród Białorusinów także mogą być takie osoby. Wśród Rosjan, którzy uciekali formalnie przed zagrożeniami z Federacji Rosyjskiej, tak samo no, Rosjanie dzisiaj, służby rosyjskie, które ochłonęły po tym początku wojny, kiedy rzeczywiście skutecznie wyeliminowano wielu oficerów wywiadu z przestrzeni Europy, one mają teraz potężne żniwa, ponieważ wśród tych ludzi jest wiele osób które e, zrobią to zastraszone zrobią to z najzwyczajniej dla pieniędzy żeby sobie e, zarobić i skoro jest taka opcja i oni już tu są no to mówiąc brutalnie grzech nie korzystać ale rozumiem, że ten mężczyzna prawdopodobnie był, mówiąc kolokwialnie, taką płotką, tak? Że nie był to rzeczywiście, tak jak pan mówi, szpieg, bo gdyby tak było, to być może polski kontrwywiad zamiast ujawniać te informacje opinii publicznej próbowałby go wykorzystać w swoich... Znaczy, szpieg nie służą no. do podpalania czegokolwiek, bo, bo to jest bez, bez sensu zupełnie. To są po prostu typowe płotki, a ja teraz wam młotkami które narzędziami które są skuteczne, no bo jest bardzo łatwo po, wykorzystać, zerowe koszty, e, w skali potrzeb, e, zerowy problem w momencie straty. Obstawiam, że żaden żadna z takich osób oficjalnie kontaktuje się z agentami Federacji Rosyjskiej na terenie Polski tylko przez telegramy czy przez jakieś inne komunikatory, więc żaden problem poświęcać każdą ilość takich osób bo nic to nie kosztuje a daje jeżeli nawet ujawniamy to daje dla Federacji Rosyjskiej te narzędzie powiedzmy że śledzimy możemy was destabilizować więc jest to też nawet korzystne w takiej formie I o tym wszystkim mówił profesor Daniel Boćkowski ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku bardzo dziękuję panie profesorze Dziękuję bardzo kłaniam się Dziękuję również państwu do zobaczenia